Dzień dobry, kochani, witam się z wami w nowym vlogu, w takim vlogu weekendowym. No zobaczymy, czy cały weekend, czy tylko piątek i sobota, ale jednak weekendowym. Zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam was do oglądania. Ja już swoją kawę mam w kubeczku z Danii, przepiękny, niebieski. A propos w ogóle kubeczków, to pytałam was ostatnio na Instagramie, czy wiecie, co z tym kubeczkiem z Torunia, bo w Toruniu otworzyli Starbucks i później dostałam od jednej z was informację, że ten kubeczek ma się pojawić jakoś zaraz po nowym roku. No mamy już marzec, na razie nie widzę żadnych zdjęć tego kubeczka, nigdzie go nie ma. I wstawiłam właśnie wam na Instagram zapytanie, czy coś się zmieniło, czy ktoś coś wie, jeśli pracuje w Starbucksie, i okazało się, że podobno gdzieś on już jest na jakimś głównym magazynie, także bardzo możliwe, że jednak powstał, no i powinien pojawić się w tych Starbucksach. No i jedna dziewczyna tutaj chyba nawet z Trójmiasta, z Gdańska, pisała mi, że albo już jest, albo powinien na dniach być. Więc kusi mnie, żeby, wiecie, podjechać i zobaczyć, bo oczywiście można kupić w Toruniu, jeśli już będzie, a można też w innych miastach, bo na przykład u nas w Gdańsku jest kubeczek z Gdańska, z Warszawy, ze Szczecina, więc da się dorwać też te inne, chociaż z Wrocławia nie widziałam. Więc tak, wyczekuję, no bo jak wiecie, mieszkałam w Toruniu i chcę ten kubeczek mieć w swojej kolekcji, a też jestem po prostu bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał, jakie będzie miał kolory. No nie wiem, na razie zaczynam wątpić, czy ten kubek w ogóle powstanie, czy to jakieś po prostu legendy krążą. Chciałabym go już po prostu zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie ładny, ale jaki by nie był, chcę go mieć w swojej kolekcji. A jeśli pracujecie w Starbucksie i gdzieś u was będzie, to dajcie mi znać, wyślijcie fotkę, jak już faktycznie się gdzieś pojawi. Będę wiedziała chociaż, wiecie, jak wygląda i żeby go szukać. Natomiast tak, dzisiaj kawa w kubeczku z Danii. Słuchajcie, biorę się za kolejny dzień wyzwania porządkowego. Wyzwanie porządkowe cały czas trwa. Jeśli jeszcze nie dołączyliście, to na Instagramie prowadzę w tym miesiącu takie wyzwanie, porządki, takie wiosenne porządki w 28 dni, czyli tak, żebyśmy skończyli do Wielkiego Piątku, żeby nie sprzątać na ostatnią chwilę przed świętami. Więc jeśli jeszcze nie wzięliście udziału albo macie do nadrobienia jakieś dni, to możecie jeszcze nadrobić. Jednego dnia jest zadanie, które wymaga trochę więcej czasu, innego są takie króciutkie, więc da się to naprawdę nadrobić. A myślę, że jeszcze jest idealna okazja, bo wy oglądacie tego vloga we wtorek, więc macie cały ten tydzień i kawałek kolejnego przed świętami, żeby sobie to wszystko nadrobić. Także zostawiam wam linki do tych arkuszy z planerem wyzwania i z moimi polecanymi produktami z chemii domowej. Wiem, że te linki wygasły swego czasu, bo one tam są na tydzień, więc po prostu wygeneruję nowy bezpośrednio przed publikacją vloga i on będzie ważny również tydzień. Także zachęcam. No i właśnie dzisiaj w wyzwaniu jest pranie zasłon. No ja trochę tych zasłon mam, bo tutaj są po dwa zestawy, żeby, wiecie, zapełnić. Jakby są dwa krótsze karnisze złączone i po dwie zasłony tutaj, czyli dwa zestawy. Trzeci zestaw, czwarty zestaw jest w sypialni i piąty zestaw jest w biurze. Także no trochę tego do wyprania jest, ale stwierdziłam, że czas najwyższy po prostu stawić to do pralki, bo no wszystkie naraz się nie zmieszczą. Po prostu te zasłony też są przecież długie, zajmują trochę miejsca. Ja mam taką pralkę węższą, bo po prostu taka mi się tam mieści i ona ma pojemność 6,5 kg, więc po prostu ten bęben jest, nie jest jakiś mały, ale wiadomo, nie wepcham tam też nie wiadomo ile, chcę, żeby one dobrze się wyprały, wypłukały, albo dwie zasłony jakby na sztuki, albo trzy max wejdą, ale wydaje mi się, że dwie, także wiecie, trochę tego prania dzisiaj będzie musiało być i też muszę je wywiesić tak, żeby młoda ich nie szarpała, bo ma teraz akcję bieganie, także biega jak szalona, więc po prostu suszarkę rozłożę na przykład w sypialni, żeby sobie tam spokojnie to schło i w czasie jak jedne będą schły, to drugie pójdą do pralki. Raczej prasować ich nie będę, bo tego tak nie widać, przynajmniej przy moich zasłonach, ja jestem z nich ogólnie bardzo zadowolona. To są zasłony Maigul z IKEA. Nie ma już chyba tego koloru, a naprawdę to jest moim zdaniem kolor hitowy. Wydaje mi się, że moja siostra też ma te zasłony, ale mogę się mylić. Przepiękny kolor do wnętrz, bo on jest taki szary, ale fajny. Wcześniej miałam ciemniejsze ściany, to on się wybijał jako jaśniejszy. Teraz mam jaśniejsze ściany, więc jest takim lekko ciemniejszym akcentem. Naprawdę mam wrażenie, że jest taki uniwersalny. A w sypialni mamy takie zielone, żeby dopasować właśnie do takiej zielonej sypialni. Jestem naprawdę z nich zadowolona, bo one mają taki fajny materiał. On jest taki
gładki, ale to jest właśnie taki materiał, że no możecie to prasować, natomiast jeśli wywiesicie je takie jeszcze lekko wilgotne, że trochę przeschną na suszarce, ale jeszcze są lekko wilgotne, to one wyschną po prostu bez żadnego zagniecenia. Taki milutki, fajny materiał. Więc tak, muszę iść na dół po drabinę, bo nie dosięgnę na krześle. Jest za wysoko zdecydowanie, żeby tam to wszystko ściągnąć i ściągam przynajmniej z salonu i z sypialni. Biuro najwyżej zrobimy innego dnia, ale chciałam większość mieszkania dzisiaj, wiecie, wszystkie zasłony praktycznie zdjąć i wstawić, a najwyżej jutro czy pojutrze ściągnę te ostatnie z biura, także lecę po drabinę, bo mam ją, wiecie, na dole w garażu i wtedy mogę zacząć działać. Kochani, ja teraz zrobię krótką przerwę, wychodzę na nasze takie tygodniowe zakupy. Stwierdziłam, że pojadę wcześniej sama, żebyśmy już mieli wolne popołudnie. Więc lecę, zrobię szybkie zakupy i wracam. I myślę, że już te szare wszystkie zasłony będę mogła rozwiesić, bo już te drugie się wyprały. I jak wrócę, to wstawię jeszcze te sypialnie zielone i może wieczorem jeszcze te z biura zobaczymy. Ale tak, jak wrócę, to już rozwieszę tutaj wszystkie w salonie, także naprawdę można to szybko zrobić, tylko właśnie ja wstawiam na takie szybsze pranie. 40 stopni, 800 chyba wirowanie. Takie intensywniejsze jakby dodaję, bo tam mierzy 30 minut, więc dodaję intensywniejsze pranie plus płukanie bez zagnieceń i wtedy one naprawdę fajnie... Są jakieś tam zagniecenia, ale to się rozprostowuje. I łącznie tam 54 minuty trwa taki cykl, więc naprawdę no raz, dwa, trzy, no takie cztery prania w sumie łącznie wyjdą wszystkich zasłon. Najgorzej jest, słuchajcie, się zmobilizować, żeby wejść i zdjąć te zasłony, no bo u mnie jest wysoko, więc trzeba drabinę. Po prostu się nie chce tego robić, także polecam wam, jeśli wam się nie chce. Najgorszy jest pierwszy etap. No dobrze, słuchajcie, zasłony w biurze już wiszą, wyprane, nawet ich już nie wieszałam na suszarce, od razu poszły po prostu tutaj na karnisz i naprawdę nie widać żadnych zagnieceń. Te co są, to się jeszcze rozprostują, bo tam już widzę na tamtych, że wszystko dobrze wygląda i naprawdę pięknie się układają. Zdjęłam też przy okazji prania tych zasłon kurtynę świetlną, dlatego że słuchajcie, wiecie, ona ma takie zwisające poszczególne elementy. Jak tutaj zwisało, to sięgało do takiego punktu, że oczywiście Molly mogła sobie dosięgnąć i szarpać, więc no po prostu uganiała się i skakała po tym tutaj parapecie, więc to musiało być w ogóle, podpięłam to do góry spinką do włosów, żeby po prostu ona się za tym nie uganiała, więc stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby to po prostu zdjąć, więc tak, wszystkie zasłony już zawieszone, no jeszcze biuro zostało, ale reszta wszystko wyprane, także jeszcze wstawię właśnie te zasłony z biura i też za godzinkę będą już gotowe do zawieszenia. No i tak, bardzo się cieszę, pięknie w ogóle pachnie od tego płynu Cocolino, Honeysuckle i Sandalwood. To jest przepiękny, mój ulubiony, to po prostu numer jeden płyn do płukania. Unosi się ten zapach teraz w powietrzu. W przyszłą sobotę chyba jest wpisane mycie okien, bo chciałam, żeby tak było, wiecie, na świeżo przed świętami, ale nie w tygodniu, więc jest w sobotę, ale jeśli oczywiście macie czas w tygodniu, to możecie sobie rozdzielić na przykład, wiecie, jedno okno jednego dnia, inne drugiego, ja wolę już wszystkie za jednym razem, ale no właśnie wpisałam na weekend, bo zwykle więcej osób ma wtedy czas, także zasłony mamy już wyprane
Jeszcze tylko zostało umyć okna i będzie już po prostu idealnie. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w sobotę. Ja już ubrana, umalowana. Dzisiaj mieliśmy wczesną pobudkę, bo przed 6:00. Zwykle wstajemy przed 7:00, ale dzisiaj wyjątkowo w sobotę Kuba pojechał do pracy, ale tylko na kilka godzin, więc ja stwierdziłam, że też już wstaję, idę się wykąpać i wiecie, zrobię make-up. I w sumie lubię takie wczesne poranki, bo zwykle wiadomo, nie chcę się wstać, ale wtedy jest takie wrażenie, że ten dzień i weekend jest dłuższy. Więc tak, ja biorę się za takie małe, może nie sprzątanie, ale wiecie, wstawię pościel do prania, zmywarkę trzeba włączyć, odkurzyć, takie drobne rzeczy i pomyślałam sobie, że włączę sobie koncert Justina, zaraz Wam zresztą pokażę na telewizorze, Justina Timberlake'a, bardzo fajny i naprawdę warto zobaczyć, więc stwierdziłam, że wiecie, włączę tą zmywarkę, pralkę, niech to wszystko się robi, a ja tylko wiecie, Swifferem kurzę, pościeram i odkurzę mieszkanie i będzie gotowe, bo wiecie, teraz jak robię te codziennie porządki w wyzwaniu, to też nie mam takiej potrzeby, żeby coś robić do przodu. Powstrzymuję się, chcę, żeby to, wiecie, tak krok po kroku szło, więc jak przyjdzie czas na lustra, to wytrę te lustra i tak dalej, i tak dalej. Ja biorę się za sprzątanie, a tak przy sobocie przychodzę do Was z polecajką, mianowicie koncert Justina Timberlake'a i The Tennessee Kids na Netflixie. To już jest stare, ja to widziałam, nie wiem, 20 razy. Naprawdę oglądam to regularnie. Od kiedy zobaczyłam pierwszy raz jeszcze, jak mieszkałam z siostrą, to sobie co jakiś czas o tym przypominam i włączam, bo jest to naprawdę rewelacyjne show. 1,5 godziny, świetna muzyka i to było takie światowe tournée. Oczywiście Justin Timberlake, ale też rewelacyjny zespół, tancerze, The Tennessee Kids, także naprawdę polecam zobaczyć, bo jest co podziwiać. Fajnie jest to obejrzeć tak siedząc po prostu, obejrzeć cały ten show, ile osób tam jest zaangażowanych, ale jak już oglądacie jakiś drugi czy trzeci raz, to fajnie po prostu sobie puścić i robić coś w domu, więc ja właśnie mam zamiar sobie włączyć i posprzątać troszeczkę tutaj, wiecie, zmywarka, trochę kuchnia, odkurzyć i tak dalej, więc będę się tutaj krzątać, a będzie mi leciała w tle fajna muzyka, także jeśli jeszcze nie widzieliście, a lubicie Justina, to polecam. Przed tegorocznym koncertem u nas w Polsce w wakacje można sobie puścić tutaj właśnie na Netflixie inny koncert, a za to na Disneyu jest koncert Taylor Swift. Od wczoraj chyba w piątek właśnie miał się pojawić. Tak, jest. Taylor Swift The Eras Tour. 3,5 godziny trwa, więc całkiem długo, ale myślę, że tutaj też jest wiecie, jakieś takie behind the scenes możliwe. Jakieś takie rzeczy zza kulis. Rozszerzona wersja filmu z koncertu Taylor Swift z nowymi utworami i muzyką akustyczną. Jestem bardzo ciekawa Kuba też, więc myślę, że dzisiaj albo jutro sobie włączymy, albo na przykład połowę dzisiaj obejrzymy wieczorem, a połowę jutro. Też już powiem Wam, że nie mogę się doczekać tego koncertu w Polsce, więc fajnie jest czasami sobie włączyć nie tylko film czy serial, ale naprawdę na tych platformach są też takie fajne muzyczne rzeczy, więc polecam, a wy dajcie znać, co warto z takich muzycznych zobaczyć i na jakiej platformie. Ja bardzo lubię, czy to dokumenty o kimś, na przykład o Taylor jest fajny dokument chyba na Netflixie, czy to właśnie koncerty, także takie polecajki ode mnie, znaczy to dopiero będę oglądać, ale Justina Timberlake'a tam to bardzo serdecznie polecam. Zrobiony, koncert obejrzany, Kuba wrócił, więc idziemy, słuchajcie, na spacer, wykorzystać to, że jest może nie do końca słońce, chociaż przez chwilę było, ale nie jest tak szaro i ponuro jak przez ostatnie dni. No i jest dzisiaj też ciepło, jutro ma się zrobić już zimno znowu, więc nie wiem, w tym roku jakoś kiepsko z tą pogodą. W sensie pamiętam po prostu, że rok temu szybciej jakoś tak pamiętam, że było słonecznie przynajmniej przez więcej dni, no ale tak, idziemy wykorzystać pogodę, więc chociaż wiecie, takie 40 minut spacerku czy godzinka, jedziemy na plażę, więc bardzo się cieszę, bo już dawno mnie tam nie było i przekażę Wam trochę tego pięknego szumu fal.
Dzień dobry w niedzielę, witam Was serdecznie w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj zabieramy się za kolejny dzień wyzwania porządkowego i będziemy rozmrażać i czyścić lodówkę i zamrażarkę. Przesunęliśmy sobie te dni, w sensie zamieniliśmy kolejnością. Dzisiaj miała być szafka RTV w wyzwaniu, a wczoraj ta lodówka i zamrażarka, ale wczoraj było ciepło. Dzisiaj jest zimno, 0 stopni i pada śnieg za oknem, także słuchajcie, zima. Ale jest to idealna okazja, żeby wystawić rzeczy z lodówki na balkon, a te z zamrażarki pozjadaliśmy w większości. Parę rzeczy tam idzie do wyrzucenia, a na resztę mamy taki jeden pojemnik plażowy z takim, wiecie, wkładem chłodzącym. Te wkłady są przygotowane, zmrożone, także tam wejdą jakieś takie najważniejsze rzeczy do mrożenia. No i mamy jeszcze całą taką torbę izolacyjną, która świetnie trzyma zimno i tam też wejdą takie wkłady duże już, które były razem z zamrażarką, takie dedykowane, więc wszystko będzie można fajnie poprzechowywać, a jednak trochę to rozmrażanie może zająć, więc stwierdziliśmy, że po prostu dzisiaj będzie lepszy dzień, bo wiecie, wczoraj było 16 stopni chyba, czy 15 w ciągu dnia, a dzisiaj taki spadek, także no całkiem sporo. Mam nadzieję, że wiosna wróci, bo pogoda niestety nie jest za fajna, ale to nic. Stwierdziliśmy, że bierzemy się do roboty, wyjmiemy wszystko, niech to wszystko się rozmraża, później wymyjemy wszystkie półki, szuflady. Jak wszystko będzie gotowe, no to będzie można, wiecie, przetrzeć lodówkę, wszystko od środka i włożyć rzeczy z powrotem. Dzisiaj mam w planie też obejrzeć serial, później Wam pokażę jaki tak naprawdę zacząć. Może jeszcze poczytam, bo czytałam już rano autobiografię Matthew Perego, Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Powiem Wam, że jestem na stronie, dopiero co zaczęłam tak naprawdę niedawno, 50 stron przeczytałam, ale już jest tutaj bardzo dużo takich informacji, o których nie wiedziałam, dotyczących tego, z czym się zmagał, a to dopiero 50 strona, więc myślę, że tutaj naprawdę będzie no dużo pewnie takich ciężkich rzeczy. Słyszałam już takie opinie, że tą książkę się ciężko czyta, jak, zwłaszcza jeśli lubiliście tego aktora, rolę jakie grał, czy serial Przyjaciele, no to tutaj podobno jest naprawdę opisane wszystko i książka zaczyna się słowami "powinienem już nie żyć". No i to jest nawet napisane: "Wpuszcza nas do świata uzależnień, choroby i paraliżującej samotności. Na pewnym etapie życia nauczył się przekuwać ból w komediową rozkosz dla innych, ale przyznaje, że zapłacił za to wysoką cenę". Więc tak czytam, ale tak myślę, że będę to robić, będę sobie dawkować, że tak powiem, ale już długo się naprawdę zbierałam do tej książki, bo wiedziałam, że ona wyszła już dawno temu i w końcu kupiłam w Empiku i stwierdziłam, dobra, to jest czas, trzeba przeczytać. Tak, może jeszcze wieczorem sobie poczytam, bo chciałam sobie wieczorem zrobić jakąś kąpiel. I tak, słuchajcie, bierzemy się do roboty. Ja dzisiaj no make-up day. Moja taka ulubiona weekendowa bluza Self-Care Wellness Club. To jest bluza kupiona kiedyś w H&M-ie. Cieszę się, że wczoraj poszliśmy na spacer, bo dzisiaj właśnie, tak jak mówię, śnieg za oknem, zero słońca, więc no mało przyjemna pogoda na spacerek. Chcę przyjrzeć na komputerze i właśnie szukałam jakiegoś idealnego serialu, takiego, wiecie, luźnego, comfort show, i najwięcej osób na Instagramie polecało Sweet Magnolias. Zanotowałam sobie i dzisiaj zaczynam oglądanie. Ile tutaj jest sezonów? 3 sezony po 10 odcinków. Pewnie wiecie, po kilku odcinkach już się wkręcę, ale naprawdę nie spodziewałam się. Masa osób polecała właśnie Sweet Magnolias i to tak, wiecie, dosyć jednoznacznie, nie tak, że wiecie, trochę takich poleceń, tylko zdecydowanie większość była właśnie tutaj na ten serial nastawiona, więc zaczynam dzisiaj tak idealnie w weekend, więc idziemy z pierwszym odcinkiem. Przy niedzieli, słuchajcie, następuje rozbudowa drapaka, także zobaczymy, czy Molly będzie, chyba już będzie chciała wchodzić, bo już jest taka ciekawska na wysokości, że rozciąga się, o proszę bardzo, kontrola jakości, tak, tutaj rozbudowujemy ci, myślę, że będzie chciała na tym hamaczku, tylko teraz nie będzie miała jak ugniatać, bo lubiła tutaj ugniatać ten materiał biskitsy. No w każdym razie Kuba przyszedł i mówi, montujemy, więc wyjęliśmy te części. To jest chyba od tego ostatniego, tego legowiska, a to jest na ten hamaczek. Będziesz siedziała dzisiaj wysoko już? Już wyżej chyba się nie da. Fajne?
się podoba. Fajne, co? Będziesz mogła sobie spać na tym hamaczku. Na razie jeszcze się boi. Wiecie, no tutaj jednak nie ma nic pod spodem żadnej deski, więc się boi, że to, wiecie, gdzieś tam spadnie na dół chyba. Ale myślę, że w końcu się nauczy. No i jeszcze na górę nie weszła, ale myślę, że to też kwestia, wiecie, powchodzenia parę razy i w końcu tam dotrze. Na razie się oswaja z tego, co widzę, z nowymi elementami, ale jak będzie chciała, to będzie wchodzić. Ja właśnie chciałam zostawić to na później, a nie tak, że od razu ten drapak, i przez pierwszy czas miała tutaj właśnie tą dolną część. No w sumie 2 miesiące, bo mamy ją od stycznia, jest marzec. Stwierdziliśmy, że domontujemy resztę, jak trochę urośnie. No i już widzimy, że ona się wyciąga na szafkach i tak dalej, chce gdzieś tam wchodzić wyżej. Teraz będzie mogła też się rozciągnąć tutaj na tych dwóch tych tubach, nie? Będzie mogła cała się wyciągnąć na takim dłuższym drapaku, a tak miała tylko ten element i on był dosyć krótki dla niej teraz, także zobaczymy. Może mi się uda uchwycić, jak będzie tutaj wchodzić. Także najwyższa pora na kąpiel. Myślałam, że tutaj się położę jakoś tak, wiecie, 18.30, 19, ale dzień minął nawet nie wiem kiedy i już właśnie patrzę, że jest 20. Więc tak, za chwilę umyję twarz, nałożę sobie może od razu jakiś peeling, a później zrobię jeszcze jakąś maseczkę. I co, napuszczam sobie wody do wanny, może poczytam książkę. Tak myślałam, żeby zacząć Iron Flame, czyli drugą część tej książki, Czwarte skrzydło. Kuba już czyta i czyta na moim Kindlu, bo skończył mu się abonament i ma sobie wykupić też ten pakiet roczny, który ja mam. Więc musimy tam zrobić jakąś zakładkę, żeby wiedział, gdzie skończył. Że mogę poczytać tą autobiografię, którą wam wcześniej pokazywałam, albo to. Albo włączę sobie na tablecie ten serial, który zaczęłam, czyli te Sweet Magnolias. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajny. Przyjemnie się ta fabuła rozwija. Jest właśnie taki lekki, przyjemny, taki cozy. Ten drugi, tak jak mówiłam, to było Chesapeake? Shores. No i ja właśnie mówiłam, że Virgin River był dla mnie takim cozy serialem. Napuszczam wody do wanny, odpalę sobie może jakąś świeczkę. Tak chociaż z 40 minut mam ochotę poleżeć. Przyznam wam szczerze, że też bardzo boli mnie dzisiaj głowa. Chyba od tej zmiany pogody, że wczoraj było słonecznie, ciepło, a dzisiaj taki duży spadek temperatury, śnieg. Nie wiem, mnie rzadko boli głowa, ale jak już mnie boli, to boli mnie mocno. I właśnie wzięłam wcześniej tabletkę, trochę pomogło i teraz zaczęła znowu mnie boleć, więc chętnie się na trochę położę, że myślę, że taka kąpiel idealna na koniec weekendu. Kąpiel zrobiona. Obejrzałam jeszcze odcinek serialu, nałożyłam później samoopalacz ten z Bitan, taki godzinny. I właśnie przed chwilą zmyłam. Już jestem w piżamce, więc mogę nakładać pielęgnację. W trakcie kąpieli zrobiłam sobie jeszcze peeling ze Slavi, ten enzymatyczny. Oczyszczanie i wygładzanie. Bardzo lubię w ogóle peelingi enzymatyczne i ten mi się sprawdza. Także peeling zrobiony i nakładam teraz tonik. I tak, słuchajcie, weekend minął za szybko. Po prostu raz, dwa. A dzisiejszy dzień to już w ogóle. Mam wrażenie, że przeleciał, ale fajnie, że udało się, wiecie, zrobić to rozmrażanie lodówki i zamrażarki. Wszystko wyczyszczone, więc
gotowe. Już mam wrażenie, że w tym wyzwaniu porządkowym teraz będą takie fajniejsze, łatwiejsze rzeczy do zrobienia. Gdzieś tam, wiecie, czyszczenie piekarnika, szafek w kuchni jest zrobione, właśnie lodówka, zamrażarka. Teraz już będą takie, mam wrażenie, fajniejsze, przyjemniejsze rzeczy. Dzisiaj oczywiście tutaj ze mną siedzi. Nakładam teraz serum też Slavia. To jest wzmacniające serum olejowe do twarzy. I już mi tutaj została dosłownie końcówka, więc używam. Chcę zużywać ostatnio te produkty, które już wiecie, są gdzieś tam na wykończeniu. I tak mam zawsze tego dużo, bo wiecie, różne firmy lubię, różne rzeczy testuję, ale no, staram się też wykończyć. Także tak, nakładam serum, krem pod oczy i jeszcze dołożę krem taki na noc z Slavii. Zaraz Wam zresztą pokażę. To będzie moja wieczorna pielęgnacja, także udany, niedzielny wieczór, kąpiel, serial, naprawdę bardzo fajny ten Sweet Magnolias, więc polecam, jeśli jeszcze nie znacie, na Netflixie jest dostępny. Więc tak, serum, nakładam krem Skillsa, dalej zużywam, ale duże jest to opakowanie. No już więcej raczej do tego nie wrócę, bo ja inaczej zapamiętałam jednak ten krem. Nie wiem, może kiedyś po prostu mi się sprawdzał. Więc tak, krem pod oczy. W niedzielę właśnie zwykle nie nakładam makijażu. Wtedy staram się też w ciągu dnia nałożyć coś takiego bardziej odżywczego, że wiecie, jak nakładam makijaż, no to nie chcę przeciążać skóry jakimś mocno olejowym serum. A w weekend, jak nie mam makijażu, to lubię nałożyć coś, co wiecie, skóra może sobie korzystać w ciągu dnia. Czasami nakładam na przykład jakieś serum olejowe jako poranną pielęgnację. Ale tak, teraz serum, krem pod oczy i jak to się troszeczkę wchłonie, to dołożę jeszcze przed snem peptydowy krem do twarzy na noc też ze Slavii. Ja te produkty dostałam od nich chyba w sierpniu? Jakoś w wakacje. I tak po kolei sobie coś otwierałam i testowałam i właśnie powoli kończę już ten peeling enzymatyczny. Serum też już na wykończeniu, ale skończyłam też takie pomarańczowe, chyba miało kolor, serum witaminowe i tam to było po prostu rewelacyjne, taki miało fajny zapach. No i ten krem na noc też jest ekstra, no i jeszcze gdzieś tutaj powinien być krem pod oczy. Tak, tutaj jest ten różowy peptydowy krem pod oczy, także nałożę jeszcze ten krem na noc. On przepięknie pachnie. Chyba mój ulubiony zapach jakby z tych, które mam. Jest taki przyjemny, lekko waniliowy mam wrażenie, trochę kokosowy. Taka fajna mieszanka zapachowa, aż chce się nakładać, więc tak, na pewno dzisiaj jeszcze właśnie go nałożę. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną. I co, będę się z Wami już żegnać. Kończymy tego weekendowego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I zapraszam Was również do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dajcie koniecznie znać, jak tam u Was wiosenne porządki. Jak Wy to oglądacie, to jest wtorek, także możecie jeszcze nadgonić trochę to wyzwanie i zacząć porządki takie wiosenne, przedświąteczne wcześniej. Nie zostawiać tego, wiecie, na ten ostatni już tydzień świąteczny. Więc tak, ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo, także do zobaczenia. Buziaki. Pa!